Witam w Chiang Mai. Po kilku godzinach spędzonych w tym mieście czuję, że jest tu inny vibe niż to, co doświadczyłem chociażby będąc na Phuket czy w Bangkoku. Obecnie znajduję się i zaczynam, no można powiedzieć, od głównego punktu tego miasta, czyli Fire Gate. Co ciekawe, można powiedzieć, że jedną tutaj z atrakcji tej bramy są gołębie. Może to nas dziwić, bo w Polsce mamy wiele gołębi i raczej ich nie lubimy, ale tutaj jest ich pełno i nawet ludzie robią sobie zdjęcia i płacą za to, żeby ktoś przepłoszył gołębie i razem sobie w takim anturażu zrobił właśnie zdjęcie na tle tej bramy. No a warto tutaj zaznaczyć, że można powiedzieć centrum miasta, można tak nazwać stare miasto, otaczają mury, które stoją tutaj już ponad 750 lat. Poza murami jest także fosa. A właściwie precyzując, miasto było kiedyś otoczone murami dookoła, bo obecnie zresztą, jak widzicie, w większości miejsc albo nie ma tego muru, albo są jego szczątki, a tylko w kilku miejscach został on właściwie odnowiony i jest trochę także jako atrakcja turystyczna, gdzie są bramy do miasta. Chiang Mai jest także znane jako miasto świątyń. Zaczynam od świątyń w obrębie murów miasta. To jest świątynia Wat Chiang Mai, najstarsza świątynia w tym mieście, która została zbudowana w XIII wieku. Przyjechałem do Chiang Mai z Bangkoku, gdzie widziałem wiele nomstrze jednych z najpopularniejszych buddyjskich świątyń na świecie. Ta chociażby tutaj pierwsza, którą widzę, Wat Chiang Mai, nie jest tak wielka świątynia, nie jest to tak wielki Budda w środku, ale nie ma tu też tak wielu ludzi, właściwie żadnego turysty, tylko kilku mnichów i tajów, co też ma swój fajny klimacik i jest to fajne odróżnienie od tego, co mógłbym zobaczyć w Bangkoku. A tutaj zobaczcie, jak ktoś się napracował i zrobił słonika. Jest ich tutaj więcej. Kolejna, Wat Chedi Luang. Ta już robi wrażenie. Jest to ogromna stupa, czyli najprostszy rodzaj budowli sakralnej w buddyzmie, zbudowana w XIV wieku. Obecnie troszkę pozostały już ruiny, ale w sumie to daje jej niesamowitego klimatu i wygląda jak z jakiegoś filmu. Wejście kosztuje tutaj 50 batów, czyli jakieś około 7 zł, ale według mnie jak najbardziej warto tutaj przyjść i zobaczyć tę świątynię. Czy to na Phuket, czy to w Bangkoku, czy już będąc chwilę w Chiang Mai, widziałem już w życiu około kilkadziesiąt świątyń buddyjskich i jak najbardziej mogę powiedzieć, że ta tutaj wyróżnia się swoim trochę też zębem czasu, więc warto przyjść i zobaczyć tę świątynię, jeżeli chcecie wybrać tylko kilka do zobaczenia. I Wat Prasing, czyli największa świątynia w obrębie murów Chiang Mai. A właściwie często mówiąc świątynia, mógłbym powiedzieć świątynie, bo wchodząc do jednego miejsca jest to tak naprawdę często zespół świątyń, gdzie mamy kilka budynków, które możemy zobaczyć. Kolejna świątynia Wat Sri Subhan, która tym razem znajduje się tuż za murami miasta. Wejście kosztuje tutaj 50 batów, ale w ramach tego dostajemy wodę, także też miła sprawa. No i świątynia, która nazywa się Srebrną Świątynią, no chyba nie muszę tłumaczyć czemu i również tutaj muszę przyznać, że prezentuje się wyjątkowo, mimo że widziałem już kilkadziesiąt świątyń, to ta robi wrażenie, bo się wyróżnia czymś innym, czymś oryginalnym. No i ciekawostka, że do tej świątyni wchodzić mogą tylko mężczyźni. Mimo że ulice centrum Chiang Mai są naprawdę spokojne i nie potrzeba dużej chwili wytchnienia, to mimo to w obrębach muru znajduje się park Nong Buak, który jest naprawdę bardzo fajną miejscówką zieloną, gdzie można znaleźć chwilę odpoczynku w ciszy, w zieleni i także przy sporcie, bo jak zobaczycie, jest tutaj chociażby siłownia, czy ludzie uprawiają jogę, jest boisko do kosza. Tak więc chociaż miasto Chiang Mai nie ma plaży jak południe i wyspy Tajlandii, to jednak widzę, że to jest to miejsce, do którego można przyjść, położyć się na trawce i chwilę odpocząć bez ruchu w naprawdę miłym otoczeniu.
Będąc w Chiang Mai, trafiłem akurat na festiwal kwiatów, który odbywa się corocznie właśnie w tym parku i świętuje on kwiaty i rośliny ozdobne. Co samo w sobie było fajną atrakcją, bo naprawdę, jak widzicie, można było zobaczyć bardzo kolorową roślinność. Północ Tajlandii, prowincja Chiang Mai, to oczywiście też góry, które zobaczycie w późniejszym etapie filmiku, ale póki co, będąc na szczycie galerii Niman, możecie zobaczyć, jak to wygląda. Natknąłem się na pierwszy wodospad Huai Kae Waterfall. Niedaleko Chiang Mai, właściwie kilka kilometrów dalej, znajduje się góra Doi Sut Hept, wznosząca się na prawie 1700 metrów. I oczywiście jednym sposobem tam dotarcia jest dojazd. Można to zrobić m.in. za pomocą czerwonych pick-upów, które zbierają do 10 osób i wtedy jadą. Kosztuje to 50 batów, czyli około 7-8 zł. Jednak inną opcją jest wybranie trekkingu, a jest tu kilka ścieżek trekkingowych, w tym jedna, którą właśnie podejmuję, czyli Monk's Trail. Monk's Trail, czyli po polsku oczywiście ścieżka mnicha. No i taką właśnie teraz obieram. A po drodze, z tego co wiem, powinno być ciekawie i ładnie. A zapraszam do zobaczenia, co ja widzę, idąc tą ścieżką. A skoro jest to ścieżka mnicha, no to naturalnie można znaleźć tutaj po drodze, jak wspomniałem wcześniej, świątynie. Świątynie nie byle jakie, wyjątkowe, bo w otoczeniu dżungli robią mega wrażenie. Sami zobaczcie kilka przebitek z tego, co ja teraz tu mogę doświadczyć. Coś przepięknego, wspaniałe otoczenie tej świątyni. Tak więc, idąc tym Monk's Trail, doszedłem do Wat Pha Lat. A idąc z Wat Pha Lat, już pozostaje kilometr i 700 metrów do jednej z słynniejszych chyba świątyń w okolicach Chiang Mai, czyli Wat Pha Dat Doi Sut Hep. Także jeszcze parędziesiąt minut drobnej wspinaczki i widzimy się w nowej świątyni. No i w końcu nazwa tego trekkingu to Szlak Mnicha. No jak widzieliście, nie jest to żadne oszustwo, bo mnisi właśnie tędy chodzą. Muszę przyznać, że dojście do pierwszej świątyni Wat Pha Lat było prostsze niż dojście do tej drugiej, która jest wyżej położona, czyli Wat Pha Dat Doi Sut Hep. No jest trochę stromiej, ale do zrobienia. A na potwierdzenie tego, że ta druga część trekkingu
do wyżej położonej świątyni jest trudniejsza, niech będzie fakt, że idąc do tej pierwszej od początku szlaku mnicha, napotykałem właściwie cały czas jakichś ludzi, a teraz właściwie nikogo nie było od kilku minut. Więc chyba to świadczy o tym, że to jest wyższy poziom trudności, którego nie każdy się podejmuje. Od momentu samego początku tego Monk's Trail do czasu, gdy dotarłem tutaj do tej drugiej świątyni, ja właściwie zaraz w niej będę, zajęło mi 1,5 godziny. Ale koniec końców głównym celem całej wyprawy była świątynia Wat Phra Dat Doi Sudheb. No ale na powrót już decyduję się wziąć tego czerwonego pick-upa za 50 batów. Buatong Waterfall, znany także jako Sticky Waterfall, czyli na polski możemy przetłumaczyć lepki wodospad. To atrakcja oddalona od centrum Chiang Mai o 60 km. Zgadując się ludźmi z hostelu, na tę okazję w jedną i drugą stronę wynajęliśmy kierowcę z czerwonym pick-upem, co na głowę kosztowało około 10 zł. Sam Sticky Waterfall jest darmowy. Niesamowite doświadczenie i wodospad jedyny w swoim rodzaju. Minerały, które znajdują się w tym wodospadzie, sprawiają, że można po nim chodzić i się spinać. Mimo płynącej wody jest naprawdę przyczepnie i szokuje z każdym krokiem. Atrakcja, którą mogę polecić każdemu, do zobaczenia, ale także przeżycia, bo chodzenie po wodospadzie dopełnia to doświadczenie. A co niedzielę od godziny 16 w mieście Chiang Mai w centrum w obrębie murów miejsce ma Sunday Night Market. Jest on przeogromny i wieczorem przyciąga duże tłumy ludzi, zarówno miejscowych, jak i turystów. Oferuje on przeróżne rzeczy do kupienia, dużo rękodzieł i naprawdę samo obejście wszystkich stanowisk może zająć więcej niż godzinę. Sunday Night Market to także, a może nawet przede wszystkim, uczta kulinarna, bo różnorodność rzeczy do zjedzenia w tym miejscu jest niesamowita. Ale nawet poza Sunday Night Market, Tajlandia dla mnie to jedzeniowy raj i zostawiam Was z foodies ujęciami z mojego pobytu w Chiang Mai.
Tym razem udałem się do Hmong Doi Pui Village, która jest oddalona od centrum miasta Chiang Mai o 10 km. I co tutaj można znaleźć? No jest tutaj plemię górskie, jedno z plemion górskich w Tajlandii. No i otrzymujemy naprawdę dosyć, można powiedzieć, klimatyczne miasteczko, które jest położone no właśnie we wspaniałym otoczeniu, więc jest to coś innego, no i można zobaczyć także innych Tajów. A dojechać tutaj można chociażby czerwonymi pick-upami, najpierw z miasta Chiang Mai do Doi Sudhep, czyli świątyni położonej również w górach za 50 batów, czyli około 7 zł, potem stamtąd do tej właśnie wioski Hmong Doi Pui Village za 60 batów, czyli około 7-8 zł. A sama droga w takim czerwonym pick-upem odsłoniętym w tym otoczeniu to również bardzo fajna sprawa. No i właściwie już po spędzeniu pewnego czasu w tym miejscu mogę stwierdzić, że jest to warte zobaczenia, przynajmniej dla mnie było, bo jest to coś ciekawego, znowu coś innego, coś nowego w Tajlandii, zobaczyć jak wygląda mała wioseczka w górach i jak wygląda tutaj życie tych ludzi. Jest to zupełnie inny klimat, który fajnie, naprawdę fajnie zobaczyć, bo lubię takie otoczenie natury. No, a tak naprawdę okazuje się, że najlepsze w tej wiosce jeszcze było przede mną, bo bardzo fajny mały wodospadzik, no i wspaniałe ogrody, które zobaczcie sami jak wyglądają i w tym otoczeniu prezentują się niesamowicie. No i kolejną atrakcją powinien być viewpoint, wspaniały widok na góry, ale dzisiaj trafiła się potężna mgła, chmury tutaj nisko, więc coś innego, a także fajnie. Kolejnego dnia udałem się do Chiang Rai, gdzie po drodze mogłem zobaczyć gorące źródła oraz odwiedzić wioskę plemienia Karen, zwanego także plemieniem długich szyi. Jednak moim głównym powodem, dla którego wybrałem się do tego miasta, była biała świątynia Wat Rong Kun. Nie mogę powiedzieć, że nie zawiodłem się, ponieważ zdecydowanie stawiam ją jako najpiękniejszą buddyjską świątynię, jaką przyszło mi dotychczas w życiu zobaczyć. Budowę rozpoczęto w 1997 roku. To dzieło życia tajskiego artysty Ayarna Halermchai Kositpipata, który powiedział: śmierć jest jedyną rzeczą, która może powstrzymać wolność mojej wyobraźni. A to nie był koniec wspaniałych świątyń w Chiang Rai, bo kolejna na liście była niebieska świątynia Wat Rong Seur Ten. W Chiang Rai znajduje się również chińska świątynia Wat Huai Pla Kun, która na pierwszy rzut oka odróżnia się od tych tajskich. Ale to, co zrobiło na mnie największe wrażenie w tym miejscu, to nie sama świątynia, a stojący obok niej ogromny posąg Guanyin, bogini miłosierdzia, litości i płodności.
Na szczyt posągu można było wjechać i z oka bogini patrzeć na prowincję Chiang Rai. W drodze powrotnej do miasta Chiang Mai najpierw kawiarnia, ale nie byle jaka. W tak pięknej nie miałem jeszcze okazji być. Wstęp do niej kosztował 100 batów, czyli ponad 10 zł, ale tę kwotę można było wykorzystać na herbatę lub kawę. I jeszcze rzut oka na piękną naturę i plantację herbaty. Kolejny dzień to kolejna wyprawa poza miasto Chiang Mai. Tym razem do Yi Itanon, czyli najwyższy szczyt Tajlandii o wysokości 2565 metrów nad poziomem morza, znajdujący się w Parku Narodowym Do Yi. Góra należy do pasma Tanon Tong Chai, które jest krańcową częścią Himalajów. W tym miejscu najpierw trekking górski we wspaniałym otoczeniu. A następnie jedna z wizytówek północnej Tajlandii. Dwie stupy Pra Mahathat Nabha Medha Nidon i Nabhabha Phoplumisiri, która znajduje się kilka kilometrów poniżej szczytu, co nadal jest wysoko i pozwala na niesamowite krajobrazy. A to, co tak naprawdę czyni to miejsce wyjątkowym, to nie dwie pagody, bo te nie są tak spektakularne jak inne, które miałem okazję widzieć, ale ogrody wokół nich. A w drodze powrotnej do miasta Chiang Mai jeszcze przystanek, który również warto wspomnieć, a więc wodospad Vachiratan, który robi wrażenie i na pewno warto tutaj wpaść, będąc w okolicy. No i oczywiście, będąc w Tajlandii, trzeba spróbować tutaj miejscowej religii, czyli Muay Thai. A jeżeli chodzi o Chiang Mai i tę dyscyplinę sportu, to jest ona tutaj wszechobecna. Wyobraźcie sobie, że jest tutaj kilka stadionów i właściwie na każdym, prawie że codziennie, odbywają się walki. Także jest to coś, czym tutaj miasto żyje, można powiedzieć. I czym u nas w Polsce grają na orlikach w piłkę, tak tutaj po prostu jest wszechobecne Muay Thai.